Naszym zadaniem jest rozłożyć wielomian 16x do 3 i dodać 24 x kwadrat, dodać 9x na czynniki nierozkładalne. Czyli mamy go rozłożyć całkowicie na czynniki. Tak go rozłożyć, żeby już bardziej się nie dało go rozłożyć na czynniki. I jak zwykle zachęcam Cię, wciśnij pauzę i spróbuj samodzielnie to rozwiązać. No właśnie, jak to zrobić? No tutaj widzimy, że mamy pewien wspólny czynnik, który od razu mogę wyciągnąć, bo to jest x. Nie mamy wyrazu wolnego, czyli wszystkie te składniki, wszystkie te jednomiany są proporcjonalne do x. No a jak patrzę na te współczynniki liczbowe, to one chyba nie mają żadnego wspólnego dzielnika. 16, 24 i 9 nie, nie innego niż jeden wspólnego dzielnika nie mają. Czyli mogą x wyciągnąć przed nawias. To będzie taki wspólny dzielnik. No i to już będzie jeden z tych czynników, których tutaj poszukujemy. No i co teraz zostanie w nawiasie? No zostanie nam 16x kwadrat dodać 24x, dodać 9. No więc uprościłem swój problem, znalazłem już jeden czynnik, teraz muszę dalej próbować rozłożyć na czynniki to, co tutaj mam w nawiasie. No a tutaj mam trójmian kwadratowy, który wygląda, mam takie podejrzenie, jakby był kwadratem dwumianu, dlatego że tutaj mam kwadrat czegoś, tutaj mam kwadrat czegoś, no to zobaczmy. Tutaj to 16x kwadrat to jest 4x do kwadratu. W tym sensie mówiłem, że to jest kwadrat czegoś, no bo to jest kwadrat 4x. Tutaj mam dziewiątkę, która jest kwadratem trójki. Tak, czyli tutaj mam dodać 3 do kwadratu. No i teraz jeżeli przypomnimy sobie jak wygląda kwadrat dwumianu? Może ja to przypomnę, bo to w poprzednim filmie, w którymś z poprzednich filmów wyprowadzałem, że jak mam tutaj takie równanie Ax, takie wyrażenie Ax plus b i podnoszę to do kwadratu, no to to jest łatwo wyprowadzić, wtedy to robiłem, że to będzie wtedy Ax do kwadratu. Dodać, że wezmę tym kolorem białym, dodać, 2 razy a, razy b razy x, czyli tutaj będzie razy a razy b razy x i dodać b kwadrat. No to może każdy sobie to wymnożyć i sprawdzić, że to się zgadza. No to teraz musimy sprawdzić, czy 24 to jest 2 razy 4 razy 3. No jest. bo zauważmy, że jak tutaj wpiszemy... Dodać 2 razy. Tutaj wpiszę innym kolorem. 2 razy 4 i razy 3. To 2 razy 4 razy 3 razy x. To rzeczywiście to jest to samo, co 24x. Czyli rzeczywiście to pasuje do tego, co tutaj mamy. Tutaj mogę oczywiście jeszcze. Powinienem, żeby to było dalej równe, dopisać. Ten nawiasy, że to jest równe temu. No i teraz mogę w takim razie zapisać ten nawias jako kwadrat dwumianu. Jakiego dwumianu? No to jest oczywiste. Trzeba wziąć 4x plus 3. 4x plus 3. I jak podniosę to do kwadratu, to miał 4x do kwadratu, czyli 16x kwadrat. Na końcu będzie 3 do kwadratu, czyli 9. No i będzie 2 razy 4x razy 3, czyli 24x. Widzimy, że tutaj łatwo dało się odgadnąć, że ten trójmian kwadratowy jest kwadratem takiego dwumianu. Czyli podsumowując, tutaj naszym zadaniem było rozłożenie tego, tego wielomianu na czynniki. No to najpierw wyciągnęliśmy jakiś wspólny czynnik, bo akurat się, się dało. Następnie to, co zostało w nawiasie, to był trumian kwadratowy, który okazało się, że łatwo jest rozłożyć na czynniki, zauważając, że to jest kwadrat pewnego dwumianu. No i teraz już tutaj tych czynników na, na mniejsze czynniki już się nie da rozłożyć, czyli to już jest rozkład na czynniki nierozkładalne.